To będzie starcie zespołów, które mają w lidze coś do udowodnienia. Zarówno Warta Poznań, jak i Brookbet Termalika Nieciecza plasują się w dolnej połówce tabeli. Zieloni na zwycięstwo czekają od miesiąca. Beniaminek od początku sezonu. Przez ostatnie dwa tygodnie trenerzy mogli na spokojnie przećwiczyć ze swoimi drużynami szwankujące elementy. Dużo czasu, żeby popracować z zawodnikami, dużo czasu, żeby więcej poświęcić nad poprawą rzeczy, które nie funkcjonują, więcej czasu na rozmowy, więcej czasu na zindywidualizowanie treningu. I to robiliśmy i jesteśmy zadowoleni. Zdaniem sztabu szkoleniowego Warty w niezłej dyspozycji jest także nowy nabytek klubu, Jason Papu. Niewykluczone, że w meczu z Brookbetem Termaliką 25-letni pomocnik wybiegnie na boisko od pierwszej minuty. Nie ma czasu na aklimatyzację, ja mu nie dam tego czasu. On wchodzi do grania i na 99%, bo jeszcze mamy dwa treningi, zagra w sobotnim spotkaniu, na niego bardzo liczymy, ja na niego liczę, ale też wie Jason doskonale, że przychodząc tutaj do Warty przychodzi jako osoba, która ma być dużym wzmocnieniem. Trenerzy obydwu zespołów z dużym respektem podchodzą do sobotniego rywala. Warta ma bardzo dobry atut, jeżeli chodzi o grę defensywną. Analizowaliśmy przeciwnika, dużo żeśmy rozmawiali, mieliśmy tutaj spotkań teoretycznych i praktycznych na boisku, także spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu. Zespół dobrze operujący piłką, budujący od tyłu, tak co prawda było w tych ostatnich meczach. No i zespół groźny, na pewno groźny, mimo iż nie wygrywający, bo z posiadania piłki, z konstruowania, z budowania na pewno ten Lewandowski jest zadowolony. W sobotnim starciu z pewnością zabraknie Michała Jakubowskiego, który zmaga się z urazem. Początek meczu w Niecieczy o godzinie 12:30.